1 stycznia orkiestra Mittal Steel Poland rozpoczęła swoją działalność już taką stałą, próby, koncerty i inne występy orkiestry. Orkiestra została znacznie odmłodzona, bardzo dużo tutaj nowych twarzy. Są to ludzie, którzy studiują Akademię Muzyczną, chodzą do szkoły muzycznej tutaj naszej Nowochódzkiej, albo również i absolwenci, a przede wszystkim jest tych kilka osób, absolwentów dawniejszych naszej szkoły muzycznej, którzy dalej z nami pozostali i grają. Do stałego kierownictwa orkiestry doszedł nowa osoba, tamburmajor, pan Jarosław Ignaszak. Kierował jako tamburmajor orkiestrą wojskową, układał musztry paradne. Staram się, żeby orkiestra już teraz odpowiadała wszelkim normom europejskim, gdzie odpowiedni procent drzewa, blachy czy perkusji, to się wszystko musi równoważyć, co daje później jakość brzmienia. Uwaga! Raz, dwa, raz. Postarać się utrzymać już tam ten tajnik marszowy. Jak się ciepło zrobi, będzie ładna pogoda, będziemy się częściej spotykać na placu centralnym, czy jeszcze w innym miejscu. Będziemy pokazywać orkiestrę i nie tylko same koncert, ale właśnie również te pokazy musztry artystycznej, paradnej. Orkiestra, brawo! Zwrót! Nieraz mi sprawiają problemy, a ćwiczę już od 4 lat, a co dopiero początkującym chłopakom lub innym już dość zaawansowanym zawodnikom. Są bardzo dobre jak na swój wiek. W większości ćwiczą tutaj dziewczęta, które osiągają po 3 latach treningu dość przyzwoite wyniki. Większość z nich startuje w turniejach uczniowskich klubów sportowych jak Puchar Polski, Mistrzostwa Polski. Są to dziewczęta z tej szkoły i z podwórka, tutaj ze Skarpy. Byłem zapaśnikiem, starałem się przekazać to, co miałem najlepsze. Walczyłem w stylu klasycznym, natomiast dziewczęta walczą tylko w stylu wolnym. Nawet był taki artykuł kiedyś w prasie, że chłopcy się boją, ponieważ przychodzili i walczyli, sparowali na treningu z dziewczętami i dziewczęta po prostu sobie tak dobrze radziły, że zniechęciły paru chłopców, nawet dość dużych. Angelika, która ważąc 43 kilo, chłopaka 70 kilo potrafiła położyć na plecy. Miejsce turystyczne, bo tak do tego podchodzę, fotografując tą Nową Hutę, z pozycji turysty obserwatora. I mam nadzieję, że tak Państwo też odbiorą te zdjęcia. Mam nadzieję, że każdy z Państwa wybierze sobie chociaż jedno zdjęcie, które Państwu będzie się podobało. To Nowa Huta z perspektywy turysty obserwatora, czyli dokładnie chyba przeciwieństwo tego, co robię codziennie,
czyli zdjęć fotoreporterskich. Nowa huta, która jest spokojna, jest przyjemna dla oka, którą można kontemplować i podziwiać. Można przespacerować się po tej nowej hucie bez doświadczenia zgiełku, hałasu, takiego pośpiechu dnia codziennego. Klub 49, jesteśmy bardzo otwarci na propozycje współpracy z wszystkimi ludźmi, którzy chcieliby tutaj coś pokazywać swojego, coś tworzyć, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Prowadziłem budowę dróg w rejonie tarnowskim. Miałem bardzo duże opłaty w związku z niewykonywaniem przez szereg lat planów drogowych.